rudniki położone na obrzeżach Puszczy Rudnickiej. I w rudnikach bardzo często się mówiło o puszczy, Puszcza Matka. Bo puszcza to grzyby, ryby, jagody, drewno na opal, drewno na budulec. Ale też Puszcza Matka, dlatego że w czasach ciężkich puszcza udzielała schronienia mieszkańcom okolicznych wsi i tych wsi wtopionych w puszcze. W Puszczy Rudnickiej stacjonowały oddziały powstańcze, oddziały akowskie, partyzantka rosyjska, żydowska. Przez Puszczę Rudnicką prowadził też trakt napoleoński. Dotychczas zachowało się nazewnictwo Ostępów. W Rudnikach mieszkają potomkowie tych powstańców, co walczyli o wolność naszej ojczyzny. Rudniczanie, ludzie z okolic, ten ludek puszczański, on się bardzo angażował. On wspierał powstańców, przechowywał, pomagał żywnością i wszystkim, czym mógł. Kiedy Sendek rozbił trzecią lejbgwardię poruczyka Arbuzowa, tylko poszarpane resztki tam wróciły do Rudnik, to dosłownie w godzinę czasu po powstańcach puszczy nie zostało śladu. Ni rannych, ni zabitych, ni broni, ani czego. Bo Leśnik i ludek puszczański, oni się tak zachowywali, oni swoje przejmowali, nie zważając na to, że za to grodziły straszne represje Burawiowe, ale to byli nasi. Wspierali i pomagali. Nie było innej opcji. Na ziemi naszej piszemy historię naszą, czytelną dla tych, co wiedzą i pamiętają, i trudniej odczytywaną przez niewiedzących i pozbawionych pamięci. Więc piszemy tą historię, mówimy o tym młodzieży, dyskutujemy o tym w swoim otoczeniu, mówimy o tym w domu, bo nie można tego zapominać. O ich historia się powtarza, a nawet jakby się nie powtórzyła, to oni złożyli ofiarę z krwi i życia po to, żebyśmy dzisiaj mieliśmy tę okazję żyć w wolnym kraju. Bo puszcza to są bezdroże, piachy i saperka się może przydać, jak będziemy mieli jakieś przygody. Tak, gdzie to składamy? Gdzie siadam ja? Za troszkę częściej niewygody, to musicie się Państwo do tego przystosować, bo lepszy dróg na puszczy nie ma, bo to jest puszcza. Bo tutaj na wzgórzu widzicie krzyż. To jest krzyż wszystkim poległym w Puszczy żołnierzom. To, co mówiłam, że Puszcza Rudnicka to powstania, to wojska napoleońskie, które szły przez Puszczę, to partyzantka rosyjska, to AK, to partyzantka żydowska. Tutaj walczono, tutaj ginęli żołnierze i upamiętniając ofiary, najwyższą ofiarę żołnierską stanął krzyż wszystkim poległym w Puszczy żołnierzom. Idziemy dalej. Wykonawcą krzyża jest Edward Kurkianiec, miejscowy taki rzeźbiarz. On większość krzyżów i rzeźb na Puszczy wykonał, ten Edward Kurkianiec. Teraz jest chory, teraz będziemy mieli zjazd w prawo. To wszystko był las. Mnie to strasznie serce boli, bo ja jestem człowiekiem puszczy, człowiekiem lasu. I myśmy tak się cieszyliśmy, kiedy radzieckie wojska wyszły i ta puszcza nasza się zaczęła odradzać. A teraz znowu mamy.
Więc jesteśmy w ostępie Kościelna Góra, polskie sakra na puszczy, sakra obu narodów, wydarzenia z Powstania Styczniowego. Kościelna Góra to jest nasze wspólne dziedzictwo narodowe z Litwinami, z Białorusinami, nawet Rosjanami. Tutaj powstańcy styczniowi mieli kaplicę, w której odprawiane były, celebrowane były mszy polowe i w których zaprzysięgano powstańców. Ten rytuał zaprzysiężenia powstańca to by wyglądał tak, że przyklęknąwszy powstaniec w jednym ręku miał krzyż, w drugim miecz i mieczem położonym na ramieniu był zaprzysięgany jako powstaniec. Rudnicka, ogromny szmat ziemi, a raczej lasu, dzisiaj jest zinwentaryzowana, podzielona na kwartały. Każdy kwartał ma swój numer, no ale to dla leśników, a dla ludzi zwykłych, prostych, no to te ostępy puszczańskie mają nazewnictwo. I teraz jesteśmy w ostępie Sędków. Otóż tutaj w tym ostępie doszło do potyczki partii powstańczych pod dowództwem Jana Sędka z trzecią Leibgwardią poruczyka Arbuzowa. To była zwycięska potyczka dla powstańców. W Puszczy Rudnickiej stacjonowało kilka partii powstańczych. Zamysłem Sędka był taki plan, że u źródeł takiej małej rzeczulki Spigujec, tutaj niedaleko ma źródła, przez puszczę prowadziła taka stara grobla. Dookoła były bagniste tereny, lasy. W Rudnikach stali Moskale. Plan Sędka polegał na tym, żeby ruskich wywabić na tą groblę i ta grobla miała być miejscem ich zniszczenia. I jak pomyślał, tak zrobił. Dał cynk do partii powstańczych na puszczy, żeby się zbierali pod jedno skrzydło. I w dniu Zielonych Świątek, kiedy mieszkańcy tych topionych w puszce wioseczek spieszą do kościoła, do Rudnik, puszczana jest pogłoska, że zaraz z puszczy wystąpią powstańcy. Rosjanie nie wierzą w to, no bo mało prawdopodobne, ale rzeczywiście po godzinie czy dwóch z puszczy wylania się nieduży oddział powstańców. Rosjanie zbulwersowani, no, butą powstańców, wsiadają na koń, gonią do puszczy, gonią za tym oddziałem powstańczym i o to chodziło. Kiedy Rosjanie się znaleźli na grobli, to z przodu spotkały ich strzelby powstańców. Kosynierzy zaś, otoczywszy groblę przed bagna, zaszli z tyłu i no, był wybór poddać się albo zginąć. Wybrali to drugie, walczyli. Bardzo dużo Rosjan poległo. W tym miejscu zginął poruczyk Arbuzow, dowódca 3. Leibgwardii Pawłowskiego Polka. Tylko nieliczne poszarpane resztki oddziałów rosyjskich wycofały się do Rudnik. A co Sędy? Nie. Godzinę po potyczce w tym miejscu nie zostało ni rannych, ni zabitych, ni broni, bo ludek puszczański zawsze swoich wspierał. Kiedy trzeba było, wspierał żywnością, kiedy trzeba było, przechowywał, byli ranni, to opatrywał, no a kiedy ginęli, no to chował. Nie wiemy, ile jest powstańców mogił na puszczy,
ale ciągle mamy taką nadzieję, że ta historia jeszcze będzie zgłębiana i dowiemy się większych rzeczy o tych wydarzeniach i o bohaterstwie powstańców.